Hej, cześć, siemanko, guys, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim filmem zostawiliście kolosalną liczbę łapek w górę. Także jeżeli zostawicie 600 łapek w górę pod tym filmem, to myślę, że kolejny filmik z tej serii wam się pojawi. Także, jeśli jesteś zainteresowany poprzednim materiałem, możesz kliknąć sobie w prawym górnym rogu. W tym momencie wyświetla ci się właśnie ten materiał oraz na przycisk subskrybuj, który wyświetla się na środku ekranu. To automatycznie przekieruje cię do subskrypcji tego kanału. Także zapraszam cię do pierwszego faila, zapraszam do oglądania. I pierwszym już failem w dzisiejszym materiale popisał się Rain, który to po rozbrojeniu bomby... Ach, zresztą sami zobaczcie, co zrobił po rozbrojeniu bomby. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Here trying to find a way out, both working together, but they've got to be very, very careful. Cold hanging out around the corner, but they found him. Rain able to execute, and now it's just fallen. He's gonna play a bit of ring around the rosy. The first target that was caught while he's mid-air, so it's hard to aim it. As nowhere but to look, and for Kiyoshima, he'll be able to move in, taking down Fallen and giving FaZe a little bit of hope here to start off the second half. That was a 4-on-2 in favor to FaZe at the start of that, really. So, okay. What? Rain, why'd you have to be like this? I know he had a bad half, but... Doesn't even take the CZ? No, he doesn't. No, just leaves it there. You get. That's how you get people in line, you know, just a brutal backhand, but yeah. Kolejny w dzisiejszym zestawieniu będzie dosyć śmieszny finalizer, który chciał przybić Żółwika ze swoim teammate'em z drużyny, a ten... Sami zobaczcie, jak go potraktował. He's not gonna commit the rifle. It's gonna be Liquid tying up the game. And I mean, it's a good thing you pointed that out, the lack of two kits that they had the option for, if they was able to salvage. Kolejny w dzisiejszym odcinku pod lupę idzie Olofmeister, a tak w zasadzie nie on, tylko błąd hitboxów, który to absolutnie, absolutnie rujnował grę Counter-Strike Global Offensive. Możecie zobaczyć sobie w tym momencie, jak proplayer ewidentnie uderza w głowę naszego zawodnika na streamie, ale niestety ten zawodnik nie pada. Han har pushat någonstans ryggen på mig. Fan också. Va? Va? Kolla skotten till vänster där. Ja men det var i... Kolejny fail w dzisiejszym odcinku to fail Karrigana, który myślał, że rzucając Mołotowa na bombę da sobie 100% szansę na wygranie tej rundy. Jednak Kiyoshima sprytnie zaczął rozdurać bombę troszeczkę przed Mołotowem i to mu się udało, sami zobaczcie. On Kenny and his shots device down through the box, looking for a second shot here. Gotta be careful, Cajun. If you go down, Karrigan is alone, and that's a nice headshot for the double kill. Kiyoshima now sneaking close. The smoke is up as well, and it's gonna help Cajun stay hidden. Kiyoshima walking on the box, sprays and takes him out, and now the plant, where is it for? This Molotov's gonna land right on top of Kiyoshima. Can he stay alive? 3-2, it's gonna go through the defuse. Here it is, 15 rounds! And Envy, they pull it off in spite of Kiyoshima burning alive. Did he have 3 HP when that went off? Literally the last tick of that Molotov. I kolejny fail w dzisiejszym odcinku to oczywiście fail screama, w zasadzie hitboxów. Sam do końca nie wiem, jak to opisać, więc sami zobaczcie na ekranie, co się stało. No i zobaczcie, jak on nie trafi. Zobaczcie, co zagra. Nie wierzę! I dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i będziecie zaglądać do kolejnych moich filmów. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, a jesteś tu nowy, to zasubskrybuj go po więcej takich filmów, a jeśli materiał ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Wbij też na Face'a, link masz w opisie filmu, dzięki ci bardzo, mam nadzieję, że klikasz w linki w opisie, żeby mnie wspomóc, także trzymaj się, na razie, siemanko, pozdrowionka, Face!